10 przykazań leczenia estetycznego. Po pierwsze, bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, z kim mamy do czynienia. Jak wyjaśnialiśmy wcześniej, jest ważne, czy mamy do czynienia z kimś, kto umie wykonać badanie, kto umie przygotować nas do zabiegu i w sposób realny ocenić jakość naszej skóry w najzwyczajniej świecie. A więc po pierwsze, sprawdźcie, z kim macie Państwo do czynienia. Nie twierdzę, że niektórych procedur nie mogą wykonać kosmetolodzy, tym bardziej na zlecenie lekarza. Niemniej jednak warto sprawdzić jego umiejętności. Pamiętajcie Państwo, że możecie poprosić o certyfikaty, możecie poprosić o potwierdzenie kompetencji osoby, która w końcu wykonuje zabieg w bardzo wrażliwej części naszego ciała. Tutaj błędy są widoczne i te są widoczne w sposób dramatyczny. Warto o to zadbać. Punkt drugi. Pamiętajcie, czym pracuje się na tej buzi. Preparaty, które są Wam podawane, powinny być preparatami certyfikowanymi, przeznaczonymi do zadań medycznych. Jeżeli tej certyfikacji nie ma, nie macie Państwo gwarancji bezpieczeństwa. Punkt trzeci. Pozabiegowe postępowanie również powinno być dobrze zaprojektowane. Jeżeli macie jakieś postępowanie związane z oparzeniem, trzeba to oparzenie również leczyć i należy o tym pamiętać. Jeżeli trzeba Was zabezpieczyć lekami, powinno być to wprowadzone. Jeżeli są jakieś dodatkowe wizyty, które powinny być wykonane w odpowiednim czasie, zwróćcie na to uwagę i pilnujcie tych terminów. Bardzo wiele zależy również od Państwa i proszę o tym pamiętać. Punkt czwarty. Wszystkie urządzenia, które są stosowane u Państwa, powinny być urządzeniami dla Was bezpiecznymi. Bez tego nie macie pewności, czy zabieg, który jest wykonywany, jest zabiegiem bezpiecznym. Być może przesterowanie tego urządzenia spowoduje trwałe uszkodzenie skóry, a nie jest to to, o co Wam chodzi. Być może nieprawidłowe jego zastosowanie sprawi, że będziecie niepotrzebnie cierpieć i wywoła jakieś zmiany. Proszę się zastanowić, czy tak nie jest lepiej. Punkt piąty. Pilnujemy sami siebie. Jeżeli dostajecie Państwo listę postępowania po zabiegu, nie bierze się to znikąd. Bardzo często możemy sobie zrobić krzywdę, robiąc rzeczy, które wydają nam się oczywiste, natomiast stoją w sprzeczności z tym, co jest dla nas bezpieczne. Najczęściej dopilnujcie, by dostać na papierze właśnie listę tych postępowań pozabiegowych. Na litość Boga. No przecież jesteśmy w takim stresie, kiedy ktoś nas kłuje, że nie musimy tego najzwyczajniej w świecie pamiętać. Jestem tego najlepszym przykładem. W związku z powyższym zawsze proszę, żeby przekazano mi w postaci papierowej zalecenia po zabiegu. Wtedy mam 100% pewność, że nie rozrabiam najzwyczajniej w świecie. Sądzę, że Państwo niewiele się ode mnie różnicie i niewiele osób jest na tyle spokojnych i wyciszonych, by w sposób skuteczny słuchać uważnie tego, co się do nich mówi po tak stresującym zabiegu, jakim jest niewątpliwie kłucie, uszkadzanie i tym podobne rzeczy. Po szóste, medycyna estetyczna jest bardzo daleka od medycyny nieinwazyjnej i miejmy tego pełną świadomość. Sposób i warunki, w jakich są wykonywane te zabiegi, są dla Państwa ważne. Końcówki narzędzi muszą być końcówkami jednorazowymi. Nie wstydźcie się obejrzeć, rozejrzeć, sprawdzić, w jaki sposób ten zabieg jest wykonywany. Czy lekarz w trakcie zabiegu zmienia rękawiczki? To wydaje się Wam nieważne, ale jeżeli rękawiczką, którą przed chwilą dotykał blatu stołu, za chwilę będzie dotykał Waszej twarzy, jest to już niebezpieczne, najzwyczajniej w świecie. Po siódme, sprawdźcie warunki, w jakich odbywa się dana procedura. Czy Wasza twarz jest dezynfekowana, chociażby taki drobiazg. Na skórze mamy mnóstwo bakterii, które uznajemy za bakterie tak zwane komensalne, czyli takie, które na naszej skórze na co dzień egzystują i bez nich byłoby bardzo źle, gdybyśmy ich nie mieli. Natomiast one w momencie, kiedy skóra jest uszkodzona, mogą być dla nas niebezpieczne. Większość problemów pozabiegowych wiąże się właśnie z takim drobiazgiem, że ktoś też w amoku, no lekarz też jest człowiekiem, może mieć gorszy, lepszy dzień, po prostu zapomniał. Nie wstydźcie się powiedzieć, przepraszam, czy doktor zdezynfekowała mi buzię, bo nie zauważyłem, żeby to miało miejsce.
To nie jest nic złego. Mądry się nie obrazi, a od głupiego lepiej wyjść. Przepraszam, że tak mówię, ale chyba jest w tym sporo prawdy. Punkt 8. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jesteście traktowani przed zabiegiem. Czy zebrano od Was pełną informację, czy preparat, który zastosujemy poza certyfikacjami, jest dla Was najzwyczajniej w świecie bezpieczny. Po 9 i najważniejsze z mojego punktu widzenia, bardzo medycznego, nie ukrywajcie przede mną tego, że coś robiliście wcześniej, że macie jakieś poważne schorzenie ogólne. Jeżeli to wiem, potrafię temu zapobiec. Jeżeli tej wiedzy nie dacie, drodzy Państwo, jestem kompletnie bezradna. Nie mogę pomóc, nie mogę sprawdzić, nie mogę zlecić ewentualnych dodatkowych badań, tak żeby procedura, która u Was wykonana zostanie, była w 100% dla Was bezpieczna. Po 10, nie wstydźcie się, drodzy Państwo, bardzo proszę dzwonić i kontaktować się ze swoim lekarzem, jeżeli cokolwiek Was niepokoi. To nie jest nic nienormalnego. Komplikacje zawsze mogą się zdarzyć. Rozkład statystyczny niestety wygląda jak wygląda. Coś może zawsze pójść nie tak, ale jeżeli nie zgłosicie się w takim terminie, żeby można było jeszcze skutecznie interweniować, nie jesteśmy w stanie Wam pomóc.